Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale i od razu przepraszam z góry za swój głos, ale trochę się chorowało, także co zrobić. Mam nadzieję, że da radę mnie jakoś zrozumieć. Tym bardziej, że mam dla Was samochód, którym potencjalnie zainteresowana może być bardzo duża, a w zasadzie bardzo szeroka grupa osób. Jest to oczywiście nowy Opel Corsa, a jeśli jesteście zainteresowani, co myślę na jego temat, zapraszam na test. Na początek chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której jeśli szukasz samochodu używanego, w bardzo prosty sposób sprawdzisz jego przeszłość. Co wystarczy zrobić? Wchodzisz na stronę carvertical.com, pobierasz raport i już wiesz, czy konkretny egzemplarz, którym jesteś zainteresowany, nie był na przykład skradziony, czy nie jest powypadkowy, czy ktoś nie bawił się przy jego przebiegu. Te i wiele innych informacji zdobędziesz łatwo, szybko i przyjemnie, bez konieczności jeżdżenia po całej Polsce i sprawdzania tego na miejscu, także pamiętaj, aby zawsze być czujnym, nie daj się oszukać, tym bardziej, że możesz teraz to zrobić o 10% taniej, bo właśnie taką zniżkę Car Vertical przygotował dla moich widzów. Także działajcie, klikajcie, korzystajcie, a my przechodzimy do Corsy. Zacznijmy sobie od chwili technikaliów, czyli co możemy znaleźć pod maską Corsy. Są to znane silniki, ja też ostatnio miałem kilka razy okazję nimi pojeździć, a konkretnie. Podstawową i najtańszą jednostką jest wolno sące 1.2 o mocy 75 koni mechanicznych. Dalej przechodzimy do silników turbo, również 1.2 w dwóch wariantach. Pierwszy ma 100 koni mechanicznych i właśnie z takim mamy do czynienia w teście. Drugi to wariant 130-konny. Ciekawostka, Corsę można zamówić również z dieslem o pojemności 1.5. Ja wariantem 130-konnym miałem okazję jeździć już w kilku modelach, możecie sobie obejrzeć. Ale co ciekawe, ten tydzień spędzony z Corsą troszkę zmienił spojrzenie moje na ten silnik. Jest to dla mnie dosyć duże zaskoczenie. Naprawdę się tego nie spodziewałem z jednego powodu. Odbierałem wersję słabszą, więc teoretycznie moje wrażenia mogłyby być tylko słabsze, no na pewno nie powinny być lepsze. Ale jest w sumie prosta rzecz, proste wytłumaczenie tego, czemu w ogóle moje wrażenia były inne. To nie tylko sam samochód, ale to, czyli sześciobiegowa skrzynia manualna. Ja ogólnie PureTechy te 1.2 uważam za silniki bardzo udane. Za każdym razem czepiałem się w nich w zasadzie dwóch rzeczy. Pierwsza to wibracje. Jak stoicie sobie na przykład na biegu jałowym gdzieś tam na światłach, to czuć te wibracje, one są przenoszone nawet na kierownicę. Czuć, że jest to silnik trzycylindrowy, jakby ciężko tego uniknąć. Troszeczkę to maleje po rozgrzaniu się silnika, ale jednak zawsze w jakimś tam stopniu mniejszym czy większym obecne jest. I druga rzecz, te silniki no, nie były jakoś najbardziej oszczędne na świecie, ale to raczej tyczy się tych większych samochodów. Tutaj w tych mniejszych myślę, że jest ok. I drugą taką rzeczą, którą główną właśnie też oprócz spalania, to może trzecią, zarzucałem często tym silnikom, to, że na przykład teraz stoję na światłach i jak nacisnę sprzęgło, jest oczywiście start-stop uruchomiony, czyli silnik się wyłączył, to jak nacisnę sprzęgło, silnik się uruchomi, ale ja o tym wiem. Czasami jest tak, że na przykład stoicie, macie włączoną klimatyzację, jest ciepło, nie spodziewacie się, zamyślicie się i ten moment, kiedy ten silnik bez Waszej wiedzy, że tak powiem, czy ingerencji się włączy, no to można dostać zawału. To działa w bardzo głośny sposób. Samochód potrafi wręcz podskoczyć i moim zdaniem to już są czasy, kiedy to powinno być zrobione troszeczkę inaczej. Ale w zasadzie to jest koniec takich wad rzucających się mocno w oczy. I teraz do tych odmiennych wrażeń. To jest trzycylindrowa jednostka. Nic mojego ulubionego. Mała pojemność, 1.2. 100 koni, też szału nie ma. Ale to, jak została zestopniowana skrzynia i jak ten silnik działa w połączeniu, że tak powiem, ze wszystkim i z układem jezdnym, powoduje, że znowu ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu Corsa w tym wariancie, jeśli chodzi o samą przyjemność z jazdy, jest jeszcze lepsza niż Peugeot 208, którego ja uwielbiam. Nie wspominam już nawet o Citroenie C3, bo on nie ma zupełnie podejścia w tym aspekcie. Nie wiem, jak to zostało zrobione, ale... Znaczy inaczej, nie wiem. Wiem, ten silnik bardzo zaskoczył mnie swoją elastycznością. To jest trochę wszystko tłumione przez automatyczną skrzynię biegów. Wiadomo, te dzisiejsze normy emisji i tak dalej, to wszystko powoduje, nie będziemy w to wnikać, ale kastrację delikatną samochodu z wrażeń. Tak tutaj w chwili, gdy ja sam jako kierowca odpowiadam w zasadzie za wszystko, co się dzieje z biegami, z silnikiem i tak dalej, powoduje, że ten samochód wydaje się mega dynamiczny. Co może być bardzo zaskakujące, jak wspomnę po raz kolejny, że mamy trzycylindrową, stukonną jednostkę. Na pewno też wpływa na te moje pozytywne wrażenia to, że samochód się bardzo dobrze prowadzi.
może nie będę go nazywał go-kartem, ale można takie delikatne wrażenia odczuć. Jest bardzo precyzyjny i też, co ciekawe, kapitalnie wyciszony. Naprawdę to jest kolejne bardzo duże zaskoczenie na plus, bo ten samochód jest pod tym kątem zdecydowanie przedstawicielem klasy wyżej, a może nawet więcej. Bardzo dobrze wyciszone auto. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, jeśli chodzi o skrzynię, to, że te biegi są za długie. Zobaczcie, ta droga prowadzenia drążka, ona jest dosyć spora, on jest też troszkę za wysoki i za duża jest tutaj gałka, ale to są, że tak powiem, pierdoły w porównaniu z tym, ile radości z jazdy daje ta skrzynia. A przypomnę, że ja jestem wielkim miłośnikiem automatów i manualne skrzynie raczej nie są już moim pierwszym wyborem, a tu jest naprawdę dobrze. Nie zdarzyło mi się żadne haczenie, jakieś nietrafianie w biegi. Bardzo dobra skrzynia. Ale dobra, idźmy dalej. Jeśli szukacie niewielkiego samochodu do miasta, no to bardzo dobrze trafiliście, tyle że weźcie pod uwagę znaczenie słowa niewielkiego. Corsa, w szczególności z tyłu, jest dość ciasnym samochodem. I to również będę podkreślał, jeśli będziecie kogoś wozić tam na co dzień, jeśli to nie jest samochód dla Was, tylko bo jeździcie sami, albo nie wiem, jesteście przedstawicielem handlowym, no to może ten aspekt troszkę schodzi na drugi plan. Ale jeśli kogoś wozicie z tyłu, to ja też jako były sprzedawca polecam, sprawdźcie taki samochód i nie sprawdźcie tego wsadzając dziecko z tyłu, żeby wsiadło i wysiadło i koniec. Postarajcie się trochę takim samochodem pojeździć, troszkę więcej niż na samej jeździe testowej, żeby po prostu potem nie było problemu. Miejsca z tyłu za dużo nie ma, zarówno na nogi, jak i nad głową. Jeśli chodzi o bagażnik, 309 litrów. Myślę, że jest to wartość, jakiej możemy się tutaj spodziewać, także tutaj jest ok. A jeszcze jedno, jak już mam się troszkę kilku rzeczy czepić, to zwróćcie uwagę na tylne drzwi i po prostu wejście do samochodu, ono jest dość wąskie. To też nie jest najwygodniejsze, więc miejcie to na uwadze. Jeśli jesteśmy już we wnętrzu, to muszę wspomnieć o materiałach, które są dosyć dobrej jakości. Jest tu troszkę szaro, ciemno, ale ważna rzecz, to wszystko jest spasowane, wykonane bardzo porządnie, także tutaj zupełnie nie ma się do czego doczepić. Chociaż jest kilka takich dziwnych troszkę rozwiązań. Na przykład zobaczcie, macie jednostrefową klimatyzację, a dwa pokrętła. I lewym, i prawym możecie sobie ustawić temperaturę, no ale ona tak naprawdę nie ma dwóch stref, więc w sumie po co te dwa? To jest troszkę mylące, bo możecie myśleć, że jednak te dwie strefy są. Ale oczywiście ogromny plus za to, że te pokrętła w ogóle są, bo to dzisiaj plus. Możemy sobie zrobić oczywiście cieplej, zimniej, zwiększyć, zmniejszyć nawiew. Bardzo dobra rzecz. I tutaj bardzo duże pochwały, ale oczywiście jest też do czego się przyczepić, no bo na przykład jak chcecie sobie zmienić to, gdzie ma wiać dmuchawa, nie wiem, do góry, do dołu, na nogi i tak dalej, co trzeba zrobić? Najpierw trzeba nacisnąć tutaj menu, dopiero gdy otworzy się ten panel, możecie sobie sterować, oczywiście już dotykowo. Ja tego nie lubię, podejrzewam, że wielu z Was również za tym może nie przepadać, no ale trudno. I tak plus, że sterowanie chociaż samym nawiewem i temperaturą jest w pokrętłach. Także i plus, i minus. Większym minusem na pewno dla mnie są elektroniczne zegary. Ja lubię prostotę, ale po pierwsze bez przesady. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. I one, nawet mimo tego, że są bardzo proste, to dla mnie takie, nie wiem, czy dobrym słowem będzie to, że nie do końca czytelne, ale no mnie się one po prostu nie podobają. Jest tutaj kilka ustawień, które możemy zmienić, troszkę je do siebie dostosować, ale te zegary są średnie. Chociażby samo to, że taki macie prostokąt, który tak, nie wiem, został tutaj wszczepiony dziwnie, po bokach już jest plastik. Nie podoba mi się to i wolałbym zegary standardowe, zwykłe i na pewno bym do tego nie dopłacił. A, jeszcze z rzeczy do przyczepiania się, to kamera jest bardzo słaba, zobaczcie. Chociaż nie wiem, czy zobaczycie, bo tutaj albo nie widać, albo wydaje się, że jest spoko, ale możecie mi wierzyć, że spoko nie jest. Też co ciekawe, mam samochód, chociaż mam dosyć wysoką wersję wyposażeniową, nie mam dostępu bezkluczykowego i samochód odpalam kluczykiem, także taka ciekawostka. I teraz tak, jeśli oglądacie ten test, to jest pewna szansa, że wybieracie na przykład pomiędzy Citroenem C3, Peugeotem 208, i Corsą. Rywali jest oczywiście dużo więcej, ale nie będziemy porównywać do wszystkich. Ja wszystkie trzy wymienione przed chwilą miałem okazję testować, także szybciutko Corsę do nich jakoś tam odniosę, dosłownie w kilku zdaniach. Citroen C3. Mamy nawet takiego w firmie niedawno kupionego. Samochód zdecydowanie dla osób, dla których najważniejszy jest komfort, na drugim miejscu komfort i na trzecim miejscu komfort. Ja innych zalet w C3 w odniesieniu do Corsy
nie widzę żadnych, mimo że tam też mamy 100 koni, manualną skrzynię Corsa, pod względem prowadzenia, przyjemności jazdy zdecydowanie C3 wyprzedza. Mimo że to są w sumie bardzo bliźniacze samochody, ten sam silnik, skrzynia i tak dalej, ale jednak każdy z nich ma jakiś tam swój charakter odrębny, także zdecydowanie z mojego punktu widzenia, jak stawiasz na komfort, to C3 ok, jeśli prowadzenie, to zdecydowanie Corsa. 208, to tutaj jest też spore zaskoczenie, że tak powiem, sam je mam dla siebie, bo mnie się 208 bardzo podoba i ja pewnie z tych trzech wybrałbym 208, bo nie oszukujmy się, samochód kupujemy też oczami i moim zdaniem 208 bije wszystkie pozostałe samochody, w zasadzie chyba w ogóle w tej klasie, na głowę, jest przepięknym samochodem. W środku ten design na pewno nie każdemu będzie pasował, ale jak Wam się podoba, no to też Corsa podejścia mieć nie będzie. Natomiast zestrojenie zawieszenia w Oplu i ogólnie taki fan z jazdy jest również na bardzo wysokim poziomie, także jeśli stawiacie właśnie na te aspekty, to już między Corsą a 208 może zdecydować sentyment do marki na przykład, bo reszta będzie bardzo zbliżona. Co do samego designu, bo też nic nie powiedziałem, mnie się Corsa nigdy nie podobała, nigdy, żadna edycja, nie było takich czasów, w których Corsa by mi się podobała. Tutaj nie powiem może, że mi się jakoś mega podoba i jestem zachwycony tym wyglądem, ale na pewno trzeba przyznać, że idzie to w dobrą stronę. To jest już samochód, który może się podobać. I też słowo, czemu powiedziałem na początku, że duża, szeroka grupa osób może być zainteresowana tym samochodem. No bo po pierwsze oczywiście, mimo małych rozmiarów polskie rodziny, chociażby ze względu na cenę, do której zaraz przejdziemy, no i myślę, że również wielu z Was kojarzy Corsa jako samochód firmowy dla przedstawicieli handlowych i tak dalej, także bardzo szerokie spektrum klientów. No i pytanie, dlaczego, a w zasadzie po prostu, ile to kosztuje? Ceny zaczynają się od 55 tysięcy złotych z lekkim hakiem, za wersję oczywiście 75-konną wolnossącą. Wersji mamy 4, mamy wersję Corsa, Edition, Elegance i GS Line. Egzemplarz, którym jadę, to wersja Elegance, czyli prawie najwyższa. I mimo tego, mimo bardzo ciekawego wyposażenia, ja tych wszystkich rzeczy wymieniał nie będę, bo to możecie sobie łatwo sprawdzić, cena tego samochodu skalkulowana jest na poziomie 73 200 zł. Czy to jest dobra cena? To jest bardzo dobra cena na dzisiejsze standardy, gdzie wiemy, że samochód klasy B to już często 100 000 zł. To oczywiście jak się postaracie, to też do czegoś takiego dojdziecie, ale jeśli chcecie rozsądnie skonfigurowany samochód, dostaniecie jakiś tam jeszcze rabat, to kupicie Corsę poniżej 80 tysięcy złotych w takiej specyfikacji, gdzie będziecie bardzo zadowoleni z tego samochodu. Także oczywiście z tą cały czas gwiazdką, jak na dzisiejsze czasy, bardzo rozsądnie skalkulowana cena dla tego, co za nią po prostu dostajemy. Ten samochód w wielu aspektach, jeśli chodzi o jakość i tak dalej, to jest już klasa C, tyle że trochę mniejsza. Jak ktoś chce automatyczną skrzynię, no to musi wysupłać 6 tysięcy złotych więcej. Także podsumowując, bardzo udany samochód, a 100-konna wersja z manualną skrzynią biegu, właśnie z manualną, myślę, że budząca największe zainteresowanie klientów, to też moim zdaniem najlepszy wybór do tego samochodu. Oczywiście automatu się nie bójcie, bo to nie o to chodzi, żeby się bać, ale mówię bardziej pod takim kątem, że naprawdę przyjemna skrzynia. Nie powiedziałem chyba 9,9 sekundy do setki. To również wynik przy tej w sumie niewielkiej mocy, bardzo dobry i zupełnie wystarczający do tego, do czego Corsa stworzona została. Tak jak powiedziałem, samochód w tym wariancie bardzo elastyczny, czy silnik bardzo elastyczny razem ze skrzynią. Świetne połączenie i ja zdecydowanie taki wariant 1.2 turbo, 100-konne, manualna skrzynia, zdecydowanie polecam. Odnośnie spalania, to jadąc gdzieś pod miastem, nie przekraczając 90 na godzinę, udawało mi się osiągać wyniki poniżej 5 litrów, a miasto też przy dość spokojnej jeździe, bez jakichś wielkich korków, mieściłem się powiedzmy w 7. Także jest całkiem ok. A ten silnik umie być nie ok. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym niewielkim Oplu, co sądzicie o tych wszystkich zmianach, które zaszły w marce po połączeniu z PSA. Na przykład wyświetlacz też można to najłatwiej zauważyć, nie powiedziałem o tym wcześniej. Tutaj naprawdę widać, że to jest to samo, co mamy w Citroenie czy w Peugeotie. A i też zaskakujące, całkiem dobrze to gra. Szczególnie jak się tam chwilę pobawicie ustawieniami, to naprawdę jest ok. I wracając, czekam na Wasze opinie o tym samochodzie. Pamiętajcie o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych materiałów. A ja idę się dalej leczyć. Żegnam się z Wami i dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.